Mówią, że do 3 razy sztuka i chyba coś w tym jest, bo właśnie za 3 razem po fiasku w 2012 i 2013 roku Prawo i Sprawiedliwość tym razem raczej powoła komisję śledczą. Komisja ma zbadać, jak to się stało, że spółce Amber Gold udało się oszukać 19 tysięcy Polaków na 850 milionów złotych. Działaniem komisji śledczej do spraw Amber Gold będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy organy państwa działały w sposób prawidłowy, bowiem w naszej ocenie z wiedzy, którą posiadamy, nie. Na to pytanie początkowo miało odpowiedzieć 9 posłów z 3 klubów: PiS, PO i Kukiz 15. Ostatecznie po protestach części opozycji w komisji zasiądzie 11 osób, a swoją reprezentację będzie miała też Nowoczesna i PSL. Komisją ma pokierować Małgorzata Wasserman z PiS. Poseł Piotrowicz, też z PiS, w komisji co prawda nie zasiądzie, ale podpowiada, pracę których instytucji trzeba prześwietlić w pierwszej kolejności. Myślę tutaj o działaniach prokuratury, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego, urzędów skarbowych, a więc tych nawet i ZUS-u. Ale najważniejsze to sprawdzić działanie tych instytucji, których działania na co dzień nie widać. Za bezpieczeństwo w znacznym stopniu odpowiadają służby specjalne, a służby specjalne bezpośrednio podlegają premierowi. W moim przekonaniu służby również nie wykonały tego, co powinny, a być może, że wykonały, ale z tej informacji nie spożytkowano. A dokładniej tej wiedzy według PiS nie spożytkował ówczesny premier Donald Tusk. Odpowiedź na pytanie, czy byłemu premierowi jako jednemu z pierwszych listonosz dostarczy wezwanie przed komisję, nie wydaje się być skomplikowana. W mojej ocenie tak, dlatego że był premierem rządu i odpowiada de facto za funkcjonowanie instytucji kierowanych przez swoich przedstawicieli w tym rządzie. A jednym z nich był obecny wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który wtedy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości. Wypowiadał się on w 2012 roku w takich słowach, że zbadał z pozycji ministra sprawiedliwości sprawę Amber Gold i związków pomiędzy założycielem a politykami Platformy żadnych nie odkrył. Wręcz przeciwnie, w opinii Gowina wtedy, w 2012 roku, Donald Tusk budował bardzo skuteczną tamę pomiędzy politykami a światem biznesu. O tym, że PiS na ten temat ma zdanie odmienne, też chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Politycy tej partii w rozmowach o Amber Gold przywołują często zdjęcie, na którym politycy PO z Trójmiasta ciągną samolot linii OLT Express należącej do Amber Gold. A poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński wprost obawia się, że prace tej komisji będą areną walki czysto politycznej. Intencją Prawa i Sprawiedliwości w powołaniu tej komisji będzie swego rodzaju krucjata przeciwko instytucjom III RP, jak sądy i prokuratura, co miałoby udowodnić, że te zmiany, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, które my jako opozycja, jako Nowoczesna tak mocno krytykujemy, jako upolitycznienie prokuratury, są uprawnione, że one są potrzebne. A naszym zdaniem nie powinno to być głównym tematem, leitmotivem pracy tej komisji, a właśnie sporządzenie takiego raportu, który zabezpieczy obywateli na przyszłość przed podobnymi mechanizmami wyłudzeń. Choć przy powierzaniu jakiejkolwiek firmie swoich oszczędności, lepszy niż jakikolwiek raport jakiejkolwiek komisji, byłby chyba zdrowy rozsądek. Jonasz Jasnorzewski, Onet.